Dobry wieczór Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w poznańskiej Farze na kolejnym koncercie z cyklu Staromiejskie koncerty organowe. Na początek kilka bardzo istotnych informacji. Pięknie dziękuję wszystkim za zasłanianie ust i nosa i za chowanie stosownej odległości. Ta dyscyplina jest nam dzisiaj bardzo potrzebna i za nią pięknie dziękuję. Gospodarzem staromiejskich koncertów organowych jest oczywiście parafia Farna. Mamy też darczyńców. To nasz klub, to Radio Poznań, Seifert Fotografia, drukarnia Maciaszczyk. Miasto Poznań współfinansuje koncerty staromiejskie. Pragnę gorąco powitać naszego dzisiejszego wykonawcę, pana Marka Stefańskiego, który wykona dla nas dzisiejszy recital. W programie bardzo ciekawe kompozycje znanych kompozytorów, ale też własne opracowania tychże utworów. Na początek początki muzyki organowej w Polsce. Mikołaj z Krakowa i pierwsza połowa XVI wieku. Mikołaj z Krakowa to kompozytor dworu królewskiego. Tworzył w Krakowie, stamtąd pochodził. Autor wielu utworów organowych, opracowań, utworów religijnych i świeckich. W wykonaniu naszego dzisiejszego wirtuoza wysłuchamy dwóch kompozycji. Będzie to w kolejności Salve Regina, 5 wersów i Taniec Staropolski, Alia Poznanie. Zapraszam, gra dla Państwa pan Marek Stefański.
Gospodarzem staromiejskich koncertów organowych jest parafia Farna. Gościmy dzisiaj pana Marka Stefańskiego, o którym może teraz kilka słów więcej. Pan Marek Stefański, pedagog i animator życia muzycznego, wirtuoz organów, należy do grona najbardziej aktywnych artystycznie polskich organistów, również na arenie międzynarodowej. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów profesora Joachima Grubicha, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Koncertuje na całym świecie. Regularnie zapraszany jest na koncerty do Rosji, gdzie stał się jednym z najbardziej znanych zagranicznych organistów. Jest zasłużonym propagatorem polskiej muzyki organowej, szczególnie XX wieku. Jego udziałem stały się prawykonania utworów współczesnych polskich kompozytorów oraz polskie prawykonania dzieł kompozytorów francuskich. Dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej oraz rozgłośni zagranicznych. W maju 2016 roku jako jedyny Europejczyk reprezentował Stary Kontynent podczas festiwalu Five Continents Five Organists w Seulu. Jest pomysłodawcą i współautorem cyklu rozmów i prezentacji organów krakowskich kościołów Ukryte Sakrum, prezentowanego na antenie Radia Kraków od września 2017 roku. Jest współzałożycielem Fundacji Promocji Kultury i Sztuki Ars Pro Arte. Kolejny punkt programu, Jan Sebastian Bach. To kompozytor, którego nie trzeba przedstawiać. Przez wielu uznawany za najważniejszego, najwybitniejszego kompozytora wszechczasów. Pan Marek Stefański posłużył się kontrapunktem i basem generalnym pochodzącym z kantaty opatrzonej numerem BWV 1083 i wykona dla nas, dla Państwa, opracowanie Fantazję, fugę potrójną z tejże kantaty. Jan Sebastian Bach, kantata BWV 1083.
Staromiejskie koncerty organowe odbywają się w przestrzeni poznańskiej Fary. Wykonawcy mają do dyspozycji wspaniały instrument zbudowany przez wybitnego budowniczego Friedricha Ladegasta z Weissenfels. Koncerty są współfinansowane przez miasto Poznań. Kompozycje Jana Sebastiana Bacha słyszymy bardzo często na naszych organach. Rzadziej mamy możliwość posłuchania utworów, które pierwotnie były napisane na inne instrumenty, na inne zespoły. Tak jest w tym przypadku. Kolejna kompozycja pochodzi z tej samej kantaty, opatrzonej numerem BWV 1083. Jest to opracowanie chorałowe Vater Unser in Himmelreich. Gra dla Państwa pan Marek Stefański.
26 lipca 1876 roku po raz pierwszy w poznańskiej Farze zabrzmiały nowe organy. Organy zbudowane przez Friedricha Ladegasta. Wspaniały, duży instrument. 43-głosowe organy utrzymane w romantycznej stylistyce. Od tego czasu instrument służy liturgii i koncertom organowym. Doskonale na tym instrumencie rozbrzmiewa muzyka kompozytorów romantycznych. Już za moment będziemy mieli okazję posłuchać jedynego z takich twórców. Józef Gabriel Rheinberger to pochodzący z Liechtensteinu kompozytor i organista, który specjalizował się w utworach religijnych. Kompozytor uniwersalny. Jest autorem 14 mszy, 3 rekwiem, 2 Stabat Mater, licznych kantat, motetów, hymnów i pieśni. Był doskonałym pedagogiem. Z dorobku organowego warto wymienić 2 koncerty organowe, 20 sonat organowych, 12 medytacji. Za moment będziemy mogli posłuchać 3 kompozycji. Wszystkie one znajdują się w zbiorze pieśni religijnych, opus 157, a będą to w kolejności Vater Unser, Ave Maria i Abendlied.
W związku z pandemią, która opanowała cały świat, kultura, muzycy próbują szukać nowych form dotarcia do swoich wiernych słuchaczy. Staromiejskie koncerty organowe w tym roku również znalazły nową drogę. Są transmitowane. Pięknie dziękujemy wszystkim tym, którzy przybywają tutaj do świątyni, aby posłuchać organów na żywo. Na żywo też, ale poprzez internet możemy się połączyć na Facebooku ze stroną Staromiejskie Koncerty Organowe i tam wysłuchać dzisiejszego koncertu i wszystkich koncertów, które będą odbywały się tutaj w poznańskiej Farze. Kolejna propozycja to utwór kompozytora, który swoje życie związał między innymi z Poznaniem. Feliks Nowowiejski, polski kompozytor, dyrygent i pedagog, organista, wirtuos, improwizator, organizator życia muzycznego, szambelan papieski. Był dyrektorem artystycznym Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego, gdzie pracował jako dyrygent i organista. 15 lipca 1910 roku w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, dyrygując połączonymi chórami, wykonał rotę, muzykę, którą napisał do słów Marii Konopnickiej. Późniejsze życie związał z Poznaniem, gdzie mieszkał we własnej willi przy Alei Wielkopolskiej 11. Pogrzeb artysty odbył się w Poznaniu 22 stycznia 1946 roku i stał się wielką manifestacją narodową. Pochowany został na Skałkach Poznańskich, w krypcie zasłużonych w kościele świętego Wojciecha. Już za moment posłuchamy jednej z jego kompozycji. Będzie to Adagio z Symfonii G-moll, op. 45, numer 2. Tam w rękopisie znajduje się przypis przed krucyfiksem w kościele mariackim w Krakowie. Warto też zauważyć, że nasz dzisiejszy wykonawca, pan Marek Stefański, miał okazję grywać na organach w kościele mariackim w Krakowie, będąc tam wykonawcą i organistą. Posłuchajmy zatem. Feliks Nowowiejski, Adagio z Symfonii G-moll, op. 45, numer 2.
Pięknie dziękujemy za dzisiejszy koncert i zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejne koncerty do Poznańskiej Fary. Najbliższy już 6 sierpnia będzie grał dla Państwa pan Jakub Kapała. Dobrej nocy.